Koalicja Obywatelska nie ustaje w atakach na policjantów za wykonywanie przez nich obowiązków służbowych oraz na dziennikarzy za zadawanie trudnych pytań Donaldowi Tuskowi. Dziś w Opolu partyjną dezinformację w tych sprawach usiłowały rozsiewać parlamentarzystki Agnieszka Pomaska i Barbara Nowacka. Ich projekcje z rzeczywistością zestawił Bartosz Sadliński. Konferencja prasowa Koalicji Obywatelskiej w Opolu z udziałem Barbary Nowackiej i Agnieszki Pomaskiej miała dotyczyć postulatów dotyczących praw kobiet. Wiodącym tematem był jednak wczorajszy incydent z udziałem poseł Koalicji Obywatelskiej Kingi Gajewskiej. Wczoraj widzieliśmy kolejną odsłonę brutalizacji policji. Ktoś powiedział, Rosja już tu jest, bo dokładnie tak to wygląda. Jakie to są standardy demokratyczne, kiedy posłanka zostaje wyciągnięta z protestu, który odbywa się niedaleko miejsca, gdzie jest pan Morawiecki, ale to jest 200 metrów. Z nagrań opublikowanych przez policję wynika, że agresja protestujących sięgała zenitu. O tym poseł Nowacka jednak nie wspominała. Kinga Gajewska nie pokazała policjantom legitymacji poselskiej. Zamiast tego wolała pozować do telefonów komórkowych swoich zwolenników, kreując się na opozycyjną męczennicę. Gdy tylko drzwi radiowozu się zamknęły, Gajewska okazała legitymację poselską i policjanci odstąpili od jakichkolwiek czynności. Mimo to Barbara Nowacka żąda wyjaśnień od komendanta głównego policji oraz szefa MSW. Policjanci odnieśli się już do sytuacji. Policjanci, podejmując interwencję w Otwocku, nie mieli świadomości, że mają do czynienia z panią poseł. Niezwłocznie po okazaniu legitymacji poselskiej czynności legitymowania zaprzestano. To zgodna z prawem procedura. Nie okrzyki przechodniów, a okazanie legitymacji poselskiej jest podstawą zakończenia interwencji wobec osoby objętej immunitetem. Politycy Koalicji Obywatelskiej lubią się kreować na obrońców wolności mediów, lecz zgoła inne standardy proponują w stosunku do dziennikarza Telewizji Polskiej Michała Rachonia, który został wczoraj wyrzucony z konferencji prasowej Donalda Tuska z powodu zadawania niewygodnych pytań. Składamy dzisiaj w związku z tymi wydarzeniami przed telewizją publiczną skargę do Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, do Rady Etyki Mediów na zachowanie funkcjonariusza telewizji publicznej pana Michała Rachonia. I z odpowiedzi, którą otrzymamy z tych dwóch instytucji, za tę odpowiedź też będziemy po wyborach rozliczali. Pytanie tylko, z czego rozliczać dziennikarza, który nie przekraczając żadnych standardów wykonuje swoją pracę, zadając pytania na zwołanej w tym celu konferencji prasowej. Zamiast uzyskania odpowiedzi, Michał Rachoń spotkał się z groźbami ze strony współpracowników Donalda Tuska. Był także wypychany przez nieoficjalnych ochroniarzy lidera Koalicji Obywatelskiej, m.in. kandydującego z jej list do Sejmu lidera Agrounii Michała Kołodziejczaka. Sam Donald Tusk groził: ten człowiek, podobnie jak jego mocodawcy, będzie odpowiadał karnie za to, co robi także dzisiaj. To mogę wam państwu obiecać. Pytanie, na jakiej podstawie lider opozycji może wyrokować o tym, kto odpowie karnie w sytuacji, gdy jego partia dojdzie do władzy i dlaczego dziennikarz w demokratycznym kraju miałby odpowiadać za zadawanie politykowi merytorycznych pytań. Czy takie podpatrzone na Kremlu podczas wizytu Putina standardy proponuje Donald Tusk w ramach deklarowanej walki o praworządność? Bartosz Sadliński, Kurier Opolski.